pierwszych momentów w jakiś sposób było 1528. Pierwszy moment w Trójce był taki, że za sobą usłyszałem głos, który znałem z radia. Był to głos Piotrka Kaczkowskiego. I odwróciłem się, nie wierzyłem, że to on, bo zobaczyłem człowieka w t-shircie i w trampkach. A zawsze mi się wydawało, że ludzie, którzy pracują w radiu, chodzą w garniturach. Pomagamy sobie, tam fuczymy na siebie po kątach. Oczywiście czasami ktoś komuś coś powie przykrego. Panie Marku, ja bym chciał tutaj pracować w Trójce. W Trójce pracować? No tak, tak bym chciał przynajmniej spróbować na wakacje. Nie wiecie, już widzę, że taki trochę coraz mniej cierpliwy jest. Odwraca się i mówi, wakacje? To ty idź zbierać truskawki. Nie powiem, kiedy to było, ponieważ to było tak dawno temu, że najstarsi ludzie tego nie pamiętają, nawet ja sama nie pamiętam. Pierwsze zetknięcie to było z panem strażnikiem, który po prostu mnie pogonił. Wszedłem do łazienki, kiedyś trzeba. Wszedłem, zamknąłem się w kabinie, kiedy się w niej zamknąłem, odpadła mi klamka. No trochę głupia sytuacja, bo pierwszy dzień w nowym miejscu. Ja siedzę zamknięty w kabinie z klamką w dłoni. Na szczęście ta kabina kończyła się pod sufitem, tak myślę, metr od sufitu. No, w każdym razie wdrapałem się po tej klamce. I kiedy wdrapywałem się, spadłem. To było traumatyczne doświadczenie. Ja wtedy przestraszyłam się po raz pierwszy tej lampki, która zapaliła się i ja miałam na to, na ten sygnał świetlny wejść na antenę samodzielnie, bo trzeba było sobie otworzyć mikrofon. Właściwie od tego momentu już boję się zawsze. Czy wyobrażam sobie ostatni moment w Trójce, ale mój moment w Trójce? Ale to proste, to trzeba zginąć na stanowisku do końca, pełniąc służbę oczywiście.